Panie prezydencie, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Andrzej Czak melduje. Pododdziały Wojska Polskiego i Armii Sojuszniczych do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego i 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej.
Czołem żołnierze! Do śpiewania razem z nami. Postarajmy się, aby usłyszała nas cała Polska. Oddziały, patrz! Na prawo, patrz! Dla uczczenia święta Wojska Polskiego flagę państwową podnieś! Przejęła dziedzictwo i z honorem kontynuuje tradycję cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej. Żołnierze jednostki GROM są gotowi do prowadzenia działań specjalnych w każdych warunkach klimatycznych i geograficznych, do czego przygotowują się w trakcie wymagających szkoleń specjalistycznych. Przerzut metodą spadochronową typu Halo Kacho jest jednym z elementów przygotowania żołnierzy jednostki wojskowej GROM do wykonywania operacji specjalnych.
Warto dodać, że jeden z żołnierzy wykonał 1000 skoków. Państwo, przypomnijmy, podziwiamy teraz przelot spadochronowy żołnierzy reprezentujących Wydział Przerzutu Powietrznego Jednostki Wojskowej GROM. Jednostka ta przejęła dziedzictwo i z honorem kontynuuje tradycję cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej. Dziękujemy za te brawa. Mamy nadzieję, że spadochroniarze nas usłyszą. Ale może jeszcze głośniej. Może się uda. Mogliby nam dać jakiś znak. Może jeszcze raz wielkie brawa. Jak są bliżej ziemi, to są większe szanse, że nas usłyszą. Dziękujemy serdecznie. Dobrze wiedzieć, że możemy na Państwa liczyć. Uprzejmie proszę pana Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, o oficjalne rozpoczęcie defilady. Szanowny panie prezydencie, pani marszałek, panie premierze, panie i panowie ministrowie, parlamentarzyści, wielebni księża biskupi, kapelani Wojska Polskiego, panowie generałowie, dowódcy Wojska Polskiego, żołnierze Wojska Polskiego, szanowni państwo. Dziś widzimy moc Wojska Polskiego. Za chwilę na własne oczy zobaczymy, jak dużo zmieniło się w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu ostatnich kilku lat. 15 sierpnia jest nie tylko okazją do złożenia hołdu bohaterom zwycięskiej Bitwy Warszawskiej i podziękowania współczesnym żołnierzom za to, że bronią naszej ojczyzny, to także idealny dzień do tego, aby pokazać naszą siłę. Pokazać, że zbudowaliśmy potężne siły zbrojne, które bez wahania będą skutecznie bronić naszych granic. Pokazać, że Polska stała się liczącym graczem na międzynarodowej scenie. Już dawno minęły czasy, w których nasze wojsko musiało wstydzić się sprzętu,
którego używa i warunków, w jakich pełni służbę. Dziś pokazujemy naszą siłę i nowoczesność. Silna biało-czerwona to hasło tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego. Siłą biało-czerwonej jest Wojsko Polskie. Profesjonalne, skuteczne, wyposażone w sprzęt najwyższej jakości, który w ostatnich latach kupiliśmy. Za chwilę Państwo to zobaczą. Z radością witam w tym dniu Pana Prezydenta, Panią Marszałek, Pana Premiera, przedstawicieli rządu i żołnierzy Wojska Polskiego oraz wszystkich, którym bliskie jest dobro Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. W tym miejscu szczególne słowa podziękowania chciałbym skierować wobec Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego. To dzięki przywództwu premiera Jarosława Kaczyńskiego wprowadziliśmy ustawę o obronie ojczyzny, stanowiącą fundament, na którym budujemy siłę Wojska Polskiego. Ale dziś nie tylko świętujemy. Od dłuższego czasu Wojsko Polskie dba o bezpieczeństwo na granicy. Jest przygotowane do tego, aby cały czas odpierać hybrydowe ataki reżimów rosyjskiego i białoruskiego, wzmocnione ostatnio obecnością tzw. grupy Wagnera. Każdego dnia kilka tysięcy żołnierzy pełni tam służbę, tak aby być w każdej chwili gotowym do adekwatnej odpowiedzi. Podziękujmy brawami żołnierzom, którzy w tej chwili pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej. Zaraz po zakończeniu defilady pojadę do żołnierzy na granicę, by osobiście złożyć im życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego. Opowiem im o sile państwa braw, które przed chwilą usłyszeliśmy. Dziękuję za to. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo jest fundamentem budowy silnego, sprawiedliwego i dostatniego państwa. Bez Wojska Polskiego nie da się rozwijać infrastruktury, realizować programów socjalnych czy edukować nasze dzieci. Odpowiedzialne państwo nigdy nie oddaje nawet centymetra swojego terytorium. My to wiemy i nigdy nie zlekceważymy zadania, jakie stawia przed nami Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Ku chwale Ojczyzny. Dziękuję. Uprzejmie dziękujemy Panie Ministrze. Przemówienie z okazji Święta Wojska Polskiego wygłosi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych, pan Andrzej Duda. Drodzy rodacy, nasi drodzy żołnierze, wszyscy wielce szanowni Państwo. 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego, to dzień absolutnie wyjątkowy. To dzień, w którym oddajemy hołd polskim żołnierzom, którzy przelewali krew w obronie naszej ojczyzny na różnych polach bitewnych po to, żeby Polska była wolna, po to, żeby Polska była niepodległa, po to, żeby Polska była bezpieczna. To dzień, w którym wspominamy wielką wiktorię odniesioną w 1920 roku przez dopiero co odradzającą się Rzeczpospolitą nad sowiecką Rosją. Bohaterstwo polskich żołnierzy w Bitwie Warszawskiej zdecydowało o zwycięstwie. Zwycięstwie, które miało ogromne znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny, jak i całej Europy. Zatrzymanie ekspansji bolszewickiej zapobiegło rozprzestrzenianiu się rosyjskiej rewolucji komunistycznej na Zachód. Polscy żołnierze zmienili bieg historii, obronili całą Europę. Święto Wojska Polskiego znakomicie łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Dlatego właśnie to najlepszy dzień, aby mówić o naszym bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie tu i teraz. Bezpieczeństwie Polski w 2023 roku, ale i bezpieczeństwie przyszłości. Bezpieczeństwie naszych dzieci i wnuków.
Szanowni Państwo, drodzy rodacy, w orędziu noworocznym mówiłem, że najważniejszą polską sprawą będzie właśnie bezpieczeństwo. Każdy widzi, że to sprawa absolutnie fundamentalna. Dlatego, że jak to nieraz w naszej historii bywało, ponownie przyszło nam żyć w niebezpiecznych czasach. Za naszą wschodnią granicą od półtora roku toczy się pełnoskalowa wojna. Brutalna rosyjska agresja na niepodległą Ukrainę przyniosła śmierć, ból i cierpienia. To wojna, której niestety wciąż nie widać końca. My, Polacy, od pierwszych chwil zaangażowaliśmy się w pomoc walczącej bohatersko z rosyjskim najeźdźcą Ukrainie. Między innymi dzięki naszej pomocy Ukraina obroniła się i wciąż walczy. A dzięki temu, że obrońcy Ukrainy powstrzymują rosyjską nawałę, zadając agresorowi codziennie bolesne straty, Polska jest dziś bezpieczniejsza. Jeśli ktoś tego nie rozumie, jeśli krytykuje nasze zaangażowanie i wsparcie, to znaczy, że w gruncie rzeczy nie rozumie niczego. Nie rozumie, na czym opiera się bezpieczeństwo polskie. Niepodległa Ukraina, też niepodległa Białoruś są niezwykle istotne dla niepodległej Polski, dla bezpieczeństwa naszych granic, a my, Polacy, zawsze traktujemy nasze granice jako świętość. Wielokrotnie w historii były te granice atakowane, polscy żołnierze przelewali krew w ich obronie. Dlatego doskonale wiemy, że obrona granic to jeden z absolutnych fundamentów niepodległości. Obrona naszej wschodniej granicy, granicy Unii Europejskiej i NATO, to dzisiaj kluczowy element polskiej racji stanu. Jeszcze przed pełnoskalową agresją rosyjską na Ukrainę staliśmy się jako Polska obiektem ataku hybrydowego na nasze granice sterowanego przez białoruskie i rosyjskie służby. To był test naszej determinacji, tego, czy jesteśmy przygotowani do zapewnienia Polkom i Polakom bezpieczeństwa. Jako państwo doskonale zdaliśmy ten test. Zawdzięczamy to zdecydowanej postawie i poświęceniu polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Dlatego właśnie w Dniu Święta Wojska Polskiego chciałbym im ponownie gorąco podziękować za ofiarną służbę i nieustanną ochronę polskich granic. Niech przyjmą moje wyrazy szacunku, tak jak wszyscy polscy żołnierze, którzy na co dzień stoją na straży naszej ojczyzny. Wszyscy w Polsce muszą zrozumieć, że cały czas jesteśmy i będziemy poddawani różnym prowokacjom. Taki jest czas. Dlatego musimy być w nieustannej gotowości. Jesteśmy dobrze przygotowani do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa, ale jesteśmy też i będziemy niezwykle odpowiedzialni. Nie damy się sprowokować. Drodzy rodacy, szanowni państwo, w 2015 roku moi rodacy wybrali mnie na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i zwierzchnika Sił Zbrojnych. Jest to dla mnie największy zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie. Zobowiązanie do zapewnienia Polsce i Polakom bezpieczeństwa. Od pierwszych dni właśnie bezpieczeństwo było dla mnie najważniejszą sprawą. Dlatego budowa silnej polskiej armii była i jest fundamentem mojej prezydentury. Ostatnie 8 lat to czas odbudowy polskiego wojska, wzmacniania polskiego bezpieczeństwa. Wcześniej mieliśmy do czynienia z sytuacją dokładnie odwrotną, ze zmniejszaniem liczebności polskich sił zbrojnych, z likwidacją wielu jednostek, z zanikającą obecnością wojskową na wschodzie Polski, z przyjmowaniem planów obrony Rzeczypospolitej na linii Wisły. Nie może być powrotu do tamtej błędnej polityki. W 2015 roku
Polska miała zaledwie około 97 tysięcy ludzi pod bronią. A po rozformowaniu, łącznie de facto zlikwidowaniu kilkuset jednostek wojskowych, dysponowała zaledwie 3 dywizjami wojska. Od 2016 roku przerwaliśmy tą donikąd prowadzącą politykę, prowadzącą do katastrofy i odwróciliśmy zupełnie bieguny. Obecnie powstaje już 5. dywizja. Utworzono 18. dywizję zmechanizowaną oraz 1. dywizję piechoty Legionu. Tworzony jest 2. korpus zmechanizowany w Krakowie. Od podstaw zbudowano ponad 37-tysięczne dziś Wojska Obrony Terytorialnej, które wielokrotnie już na przestrzeni ostatnich lat pokazywały, jak są istotne w zapewnieniu bezpieczeństwa Polkom i Polakom. Dziś Wojsko Polskie liczy już ponad 175 tysięcy żołnierzy. Wyciągamy wnioski z wojny za naszą wschodnią granicą. Unowocześniamy system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Wojna na Ukrainie potwierdziła, że system ten trzeba oprzeć o zasadę jednolitości dowodzenia oraz maksymalne zbliżenie struktur i procedur czasu pokoju i czasu wojny. Jako zwierzchnikowi sił zbrojnych niezwykle zależy mi na tym, żeby żołnierze mogli pełnić swoją służbę w jak najlepszych warunkach. W 2015 roku średnie wynagrodzenie żołnierzy zawodowych wynosiło niewiele ponad 4000 zł. Dziś to już 8 tysięcy. To znacząca poprawa. Poprawa statusu i warunków materialnych żołnierzy, ale także, a może przede wszystkim ich rodzin. Konsekwentnie od 8 lat wzmacniamy i modernizujemy nasze siły zbrojne. Kupujemy nowoczesny sprzęt dla naszych żołnierzy. W tym roku na obronność przeznaczymy ponad 4% PKB. 137 miliardów złotych. To procentowo najwyższy poziom finansowania w całym Sojuszu Północnoatlantyckim. Ta modernizacja obejmuje sprzęt absolutnie każdej kategorii. Kupujemy nowoczesne czołgi Abrams i K2, armatochaubice Krab i K9, wyrzutnie HIMARS i Chunmu, samoloty F-35 i FA-50, śmigłowce Apache, Black Hawk, AW-101 i AW-149, fregaty Miecznik i okręty Kormoran, bezzałogowce Bayraktar oraz satelity obserwacyjne Glob. Budujemy też najnowocześniejszy system obrony powietrznej w Europie z niezwykle istotnym udziałem polskiego przemysłu obronnego. Celem całej tej wielkiej modernizacji jest takie uzbrojenie polskiej armii i stworzenie takiego systemu obrony, żeby nikt nigdy nie odważył się nas zaatakować. Żeby polski żołnierz nie musiał walczyć. Żeby sam nasz potencjał stanowił wystarczająco zniechęcający element do jakiejkolwiek agresji przeciwko Polsce. Dziękuję wszystkim, którzy nawet wbrew krytyce realizują ten plan. Bo niestety są tacy, którzy krytykują ten ambitny program modernizacji naszych sił zbrojnych. Są też i tacy, którzy głośno wypominają, że zadłużamy się po to, by kupić nowoczesny sprzęt, że kupujemy na kredyt. Kiedy słyszę takie głosy, zawsze odpowiadam: nie możemy z tym czekać 20 czy 30 lat. Nie stać nas dzisiaj na bezczynność. Dlatego wzmacniamy i będziemy wzmacniali naszą armię tu i teraz. Bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polek i Polaków jest bezcenne. Drodzy rodacy, szanowni państwo, bezpieczeństwo Polski zależy od naszej siły, ale zależy też od naszych sojuszy. Znakomicie to wiemy. Dlatego od lat jesteśmy aktywnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sprawdzonym i wiarygodnym sojusznikiem. Nasi żołnierze brali udział w wielu misjach, przelewali krew. Sukces szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku sprawił, że wschodnia flanka sojuszu została wzmocniona. W ciągu 8 lat zwiększyła się obecność wojsk NATO w Polsce.
W 2015 roku w naszym kraju przebywało okresowo zaledwie kilkuset żołnierzy wojsk sojuszniczych. Teraz to już kilkanaście tysięcy żołnierzy, w tym stała obecność Armii Stanów Zjednoczonych. Nasza współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie bezpieczeństwa nigdy nie była tak dobra jak obecnie. Decyzje szczytu NATO podjęte miesiąc temu w Wilnie są kolejnym sukcesem Polski. Mówią o tym eksperci z całego świata. To przejście od polityki ostraszania do polityki obrony. Powstają nowe dowództwa, szykowane są tysięczne siły wysokiej gotowości. Nie obronią nas tylko deklaracje, ale konkretne plany i siły wojskowe z poszczególnych państw sojuszu. Wschodnia flanka NATO została istotnie wzmocniona. Także dlatego Polska jest dziś bezpieczna. W zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie od ponad 100 lat kluczową rolę odgrywają Stany Zjednoczone. My w Polsce doskonale o tym pamiętamy. Dlatego zaproponowałem, żeby jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2025 roku było pogłębienie, zacieśnienie współpracy między Unią a Stanami Zjednoczonymi. Będziemy do tego przekonywali wszystkie państwa naszej wspólnoty. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, dokładnie 3 dni temu minęło 15 lat od historycznego wystąpienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi w trakcie rosyjskiej agresji, w momencie, kiedy rosyjskie czołgi zmierzały na gruzińską stolicę. Odważny prezydent Rzeczypospolitej razem z innymi odważnymi przywódcami naszego regionu apelował wówczas z centrum Tbilisi do wolnego świata o jedność i przeciwstawienie się imperialnym zakusom Rosji. I przestrzegał: dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może czas na mój kraj, na Polskę. Pamiętamy znakomicie te słowa. Profesor Lech Kaczyński, mój nauczyciel, był wielkim orędownikiem dalszego rozszerzenia NATO o Gruzję i Ukrainę, zapewnienia bezpieczeństwa całemu naszemu regionowi. Niestety nie posłuchano go wówczas. Był atakowany, w podły sposób wyszydzany, podważano jego koncepcję. Ale to on miał rację, przyznała mu ją historia. I to jest lekcja. Lekcja, z której wszyscy politycy powinni wyciągnąć wnioski. Dlatego właśnie wielokrotnie podczas mojej prezydentury apelowałem, żeby sprawy bezpieczeństwa Polski były wyłączone z politycznego sporu. Zwłaszcza w tak niespokojnym czasie, z jakim mamy aktualnie do czynienia. W tym uroczystym dniu warto po raz kolejny przypomnieć, że kiedy 103 lata temu bolszewickie wojska zbliżały się do Warszawy, potrafiliśmy jako naród się zjednoczyć. Powstał Rząd Obrony Narodowej, który tworzyły ugrupowania od prawa do lewa. Piłsudski, Witos, Daszyński, Dmowski, Korfanty przecież też toczyli ze sobą spory, często niesłychanie ostre. Ale potrafili też ze sobą w kluczowym momencie naszej historii dobrze współpracować. Jednoczyła ich Polska, jej bezpieczeństwo, jej niepodległość. Dlatego ponownie apeluję do wszystkich polityków o odpowiedzialność. Szczególnie mocno w czasie rozpoczętej właśnie kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi. Nie dajmy się rozgrywać i manipulować. Nie ulegajmy prowokacjom. Szkody wyrządzone w ten sposób bezpieczeństwu Polski mogą być olbrzymie. Bierzmy przykład z ojców naszej niepodległości. Bezpieczeństwo Polski to sprawa najważniejsza. A niestety w ostatnim czasie pojawiło się w przestrzeni publicznej dużo nieodpowiedzialnych głosów, lekceważących słów, nawet żartów ze spraw bezpieczeństwa. A polityka, odpowiedzialna polityka nie może być sprowadzona do kpin, do żartów, do szukania taniej popularności, do przerzucania się sensacjami. Polityka nie może być o niczym,
Polityka musi być o czymś. Musi mieć treść. Musi realizować to, co ważne dla ludzi. Obowiązkiem polityków jest dbać o sprawy istotne, takie jak obrona naszych granic, jak wzmacnianie naszej armii, jak umacnianie naszych sojuszy. A dzisiaj, w tych trudnych czasach, najważniejszą sprawą polską musi być bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polek i Polaków. Nasze bezpieczeństwo. Niech żyje Wojsko Polskie. Niech żyje wolna, niepodległa, suwerenna Rzeczpospolita. Boże, błogosław naszą ojczyznę. Błogosław polskim żołnierzom i ich rodzinom. Błogosław wszystkim Polakom. Dziękuję, panie prezydencie. Na ramię, tam. Prezentuj, tam. Na prawo, patrz. Szanowni Państwo, za chwilę pluton armat startowych z pułku reprezentacyjnego Wojska Polskiego odda 12 salw, a następnie trębacze odgrają hasło Wojska Polskiego. Salut armatni wykonany zostanie przez żołnierzy z plutonu salutowego pułku reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Pluton usytuowany jest na bulwarach w wysokości ulicy Woleść. Apel do rodziców, którzy są z moimi dziećmi, aby w miarę możliwości uchronili je przed hałasem, bo naprawdę będzie głośno. Z okazji Święta Wojska Polskiego! Salut armatni! Dzisiaj dla Państwa odegrają orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego, ale ten występ nie może odbyć się bez Państwa udziału. Śpiewajcie razem z nami. Pod oddziały patrzność! Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego! Pierwsza brygada,
chciałbym ten moment najbardziej blisko. Thank you.
pułkownika Artura Czereszewskiego, kapelmistrza podporucznik Zeofibus, kapurmajora Mestra Starszy, a szpieczka. Serdecznie dziękujemy za uwagę muzyczną. Wielkie dziękuję. A przed Państwem przypomnieć mi 17 z 33 Bazy Lotnictwa Transportowego prowadzi formację Triumf dla śmigłowca AH-64 Apache. Wojsk Armii Stanów Zjednoczonych. AH-64 Apache to podstawowy śmigłowiec szturmowy amerykańskiej armii, będący również na wyposażeniu wielu państw na całym świecie. Przed Państwem śmigłowiec Mi-17 z 33 Bazy Lotnictwa Transportowego prowadzi formację KLIN. Dwa śmigłowce AH-64 Apache sojuszniczy wojsk USA. Śmigłowiec Wyższy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej prowadzi formację KROT śmigłowce AW-101 oraz AW-149, oba produkcji należącego do grupy Leonardo Helicopters PZL Świdnik. Te dolnopłaty z jednym silnikiem tłokowym o mocy 180 koni mechanicznych służą do szkolenia zaawansowanego pilotów uczelni w tych lotach według przepisów VFR i IFR w dzień i w nocy. Z widoczności oraz bez widoczności ziemi długotrwałość lotu przekracza 9 godzin. Przed Państwem formacja 6 samolotów podstawowego szkolenia lotniczego PZL-130 Orlik z 4 skrzydła lotnictwa szkolnego. Założeniem na etapie projektowania samolotu było zachowanie właściwości lotno-pilotażowych zbliżonych do samolotów odrzutowych. Samolot zaprojektowany w celach szkolenia pilotów wojskowych. Kolejne ugrupowanie to 4 samoloty M28 BBT Panzer Skytruck lecące w formacji ROM, 2 samoloty wchodzące w skład 4 skrzydła lotnictwa szkolnego, następne 2 należą do 3 skrzydła lotnictwa transportowego. Samolot M28 Skytruck jest samolotem transportowym mniejszej ładowności. Różnorodność wyposażenia umożliwia użytkowanie samolotu w kilku wersjach, m.in. pasażerskiej, cargo, systemem mocowania ładunków, pasażersko-transportowej, sanitarnej czy desantowej. Państwa głowami przelatuje w formacji ROM ugrupowanie, w skład którego wchodzą samoloty transportowe C-130 Hercules z 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu oraz 3 C-295 Hercules z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego z Krakowa. Główne zadania załóg C-130 oraz C-295M to transport lotniczy na korzyść jednostek wojskowych wszystkich rodzajów sił zbrojnych, w tym polskich kontyngentów.
kolejnym statkiem powietrznym będącym na wyposażeniu polskich sił powietrznych jest Gulfstream G550, wykonujący lot w asyście dwóch jastrzębi F-16. Samolot Gulfstream G550 jest przeznaczony do przewozu najważniejszych osób w państwie. Na potrzeby polskich sił zbrojnych operują dwa egzemplarze, księże Józef Poniatowski oraz generał Kazimierz Kurski. Oba na pokład mogące zabrać do 16 pasażerów dysponują zasięgiem umożliwiającym przelot bezpośrednio z Warszawy na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Zbliża się już do nazwy MiG-737-800 New Generation z pierwszej bazy lotnictwa transportowego w Warszawie w asyście dwóch myśliwców F-16 z 31 bazy lotnictwa taktycznego w Poznaniu. Polska dysponuje trzema samolotami BMK. Służby w Siłach Zbrojnych rozpoczęły w 2017 roku. Dysponują kabiną HEAD dla czterech osób w układzie konferencyjnym, dwuosobową kabiną VIP, 12-osobową kabiną Business Class, 40-osobową przedziału ekonomicznym i sypialnią dla załogi, a także aktywnymi i pasywnymi systemami pogodowymi, kodowanymi systemami łączności, łącznością w standardzie wojskowym oraz wojskowymi systemami nawigacji, taktyką identyfikacji ITF. W formacji Klin pojawiły się na niebie samoloty odrzutowe M346 Wielik. Dwusilnikowe, dwumiejscowe samoloty szkolno-treningowe posiadają zdolność do przekwalifikowania do wersji szturmowej. Od 2016 roku maszyny te osiągają prędkość przekraczającą 1000 km na godzinę i masę startową 9 tony służą w realizacji szkolenia lotniczego w Dęblińskiej Szkole Polot. Nadlatują w formacji WOT samoloty Su-22, fider pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego, na co dzień służący w 21. bazie lotnictwa taktycznego w Świnoujściu. Służący od blisko 4 dekad w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, te myśliwsko-bombowe maszyny mogą zabrać do 4 ton uzbrojenia i zadania do wsparcia jednostek lądowych, bombardowanie strategicznych celów na ziemi. Kolejne ugrupowanie to formacja GROT, trzech samolotów myśliwskich MiG-29 Falcon z 32 bazy lotnictwa taktycznego w Mińsku-Mazowieckim. Samolot myśliwski MiG-29 dysponujący świetnymi parametrami różnymi oraz silnym uzbrojeniem pozostaje w służbie Sił Powietrznych Rzeczpospolitej Polskiej od 3 lat. Prędkość maksymalna na to powietrzu to 17 500 metrów. Maksymalna masa startowa to 18 000 km. Przez MiG-29 z 22 bazy lotnictwa taktycznego w Mińsku Mazowieckim, to prowadzący wojewódzkie FA-50 do wojewódzkiej lekkiej samolotu JOW, służymy zaawansowane systemy sterowania pewnie, a jest okazywane z najmniejszą liczbą 4,5 tony uzbrojenia, a dzięki silnikowi odrzutowego odcinku 79 km zdobył ciągać prędkość konkurentów na pracy zniszczy na pułap 14,600 metrów. Polska podpisała ze strony koreańskiej firmy na dostawę łącznie 48 maszyn tego typu wraz z pakietem szkoleniowym obejmującym symulatory zaawansowanego szkolenia FMS-ego OFT oraz logistycznych ekspertów do rządu stabilności Bardzo dużej zgodności na temat, a to jest
ZSW KTO Rosomach zintegrowane z KTO przeznaczone jest do zwalczania, niszczenia lub obezwładniania w różnych warunkach klimatycznych, niezależnie od tego, czy
Thank you.
Szanowni Państwo, wszyscy tworzymy silną biało-czerwoną. Generał Rajka,